Witam serdecznie. Krawiec się kłania. Czasy ostateczne w nocnym radio, jak w każdy piątek o 22. Audycja, w której rozmawiamy sobie o rzeczach, o zjawiskach niewyjaśnionych, o parapsychologii, o magii, o spiskach, o rzeczach mrocznych, o apokaliptycznych różnych wizjach, o cudotwórcach, jasnowidzach. To wszystko można w zasadzie wrzucić troszkę tak do jednego wora i o tym sobie rozmawiać. I dzisiaj taki temat właśnie, przyglądamy się cudom i zjawiskom nadprzyrodzonym. Taki wymyśliłem temat, bo nawet nie pamiętam, co mnie zainspirowało. Może jedno z nagrań, które wrzuciliście na czata naszego radiowego, a było to wideo z kanału Niezależnej Telewizji, gdzie Janusz Zagórski rozmawiał ze specjalistą zajmującym się out of body experience. Eksterioryzacja po polsku, jeśli dobrze zapamiętałem. No bo żyjemy w Polsce, to mówmy po polsku. No. Przygotowałem sobie tutaj trochę różnych przykładów właśnie różnych zjawisk niewyjaśnionych. Może cud to nie jest najwłaściwsze słowo. Może powinienem był nazwać audycję właśnie inaczej trochę. Przyglądamy się zjawiskom niewyjaśnionym, bo nie mam tu zamiaru obalać czy podchodzić sceptycznie tylko do cudów na przykład chrześcijańskich. Absolutnie. Mam tu na przykład zapisane, aby wspomnieć o ludziach magnesach, o lewitacji, o mocy ki, o technologii Keshe, ale też właśnie o stygmatach. I tutaj będzie trochę o ojcu Pio. A właściwie to Francesco Forgione, bo tak się nazywał, ów jegomość. Będzie też o jasnowidzach i może właśnie zahaczymy też o temat out of body experience, czyli doświadczeń poza ciałem, można tak to też powiedzieć, oraz świadomy sen. Oczywiście wy możecie też proponować jakieś ciekawe tematy, przytaczać jakieś przykłady cudów, w które wierzycie albo w które nie wierzycie. Bo to nie chodzi o to, żeby tutaj forsować tylko jedną linię światopoglądową i żebym ja was tutaj steroryzował. Nie, w nocnym radio są słuchacze, którzy są bardziej wierzący w różne nadprzyrodzone rzeczy, a są też i sceptycy. Doszliśmy już do tego, że potrafimy jakoś tam ze sobą gadać i nie zawsze musi to oznaczać kłótnie. Nie musimy też ciągnąć w jedną stronę, możemy też wysłuchać różnych świadectw. No przypominam, nie tak dawno dzwonił słuchacz, który twierdził, że widział osobę opętaną, która wykonywała różne rzeczy, które no ciężko wytłumaczyć naukowo, no bo czy ktoś z was potrafi biegać po ścianach? Było tutaj pytanie, jak samopoczucie. No nie zaciekawie trochę, nie zaciekawie. Ogólnie no sporo teraz pracuję, nie? I trochę zmęczony jestem, bo dzisiaj od 8 rano do wieczora właściwie pracowałem. Staram się spędzać produktywnie czas, nadrabiać trochę zaległości i no... Także dodatkowo mi się nie ułożyło jednak z tym klientem, o którym wam wspominałem. Także nie dostanę chyba pieniędzy za zlecenie. No, chyba na pewno. Po mailu, jakiego mu wysłałem.
No ale cóż, no co mam napisać człowiekowi, który nie odbiera maili, nie odpisuje na SMS-y i telefonów też nie odbiera. I kłamie jeszcze na mój temat, że nie ma ze mną kontaktu. Że mu nie zrobiłem czegoś, podczas kiedy sami widzieliście, że zrobiłem. No ale cóż, trafił mi się akurat jakiś taki czub wyjątkowy. Wariat mi się trafił. No, ale bywa i tak. No. Takie jest ryzyko zawodowe. Na górnika może spaść kamol i przygnieść go, spaść mu na łeb. Taksówkarza może zaatakować nożownik, a grafikowi komputerowemu może klient nie zapłacić na przykład i się na niego wypiąć i się nie odzywać. Tak to niestety bywa. No dzisiaj frekwencja na razie taka sobie, ale ludzie się schodzą powoli. Przypominam, że audycja jest jak najbardziej interaktywna, ale proszę jeszcze nie dzwonić, niech się trochę rozgadam, może trochę się rozgadam, a później, no wiadomo, nasze audycje trwają dosyć długo, pewnie sobie posiedzimy znowu troszkę, więc na pewno tematów w końcu zabraknie i wtedy, no, niekoniecznie dopiero wtedy, ale wtedy jest najlepszy czas, żeby właśnie dzwonić, kiedy już powoli się tutaj wypstrykam z tematów. Czy oglądałem urodziny Conona? Tak, no strasznie... strasznie zażenowany byłem tym zachowaniem Krzyśka. Oczywiście ze wszystkimi się zaczął żreć, on tu pan, on tu gospodarz, wszystkich pogonił, nikt nie będzie mu tutaj mówił, co on ma robić. No cóż, tacy ludzie, nie? Mali ludzie po prostu, którzy zawsze szukają okazji do tego, żeby kogoś zbesztać, na kogoś donieść. Nawet mi się już tego nie chce oglądać. Po co karmić swoją głowę takim gównem? Nie lepiej sobie spędzić miło czas jakoś... też wesoło, przecież u nas też jest wesoło. No, wczoraj to dopiero wesoło było. Sorry, że tej audycji nie opublikowałem jednak, no... Ale nie chcę już przeginać pały, no bo to jest trochę przegięcie, nie? Jak prowadzący już po wódzie bełkocze i trzy polszy, no to... Ale... Napisałem w komentarzu, że jak ktoś bardzo chce, to niech napisze na mojego maila, no, morten.tyler@gmail.com, to może dostanie linka. Może wrzucę to do strefy premium. Kiedyś się nie wstydziłeś? No w sumie te nie wiem, czy się nie wstydziłem. No te audycje takie pijackie, typu eksperyment wódczany, one są właśnie w strefie premium. Dla bardzo wąskiej grupy. Dla bardzo wąskiej grupy słuchaczy. No ale dobra, przechodźmy już do tematu. Właściwie, co rozumiemy przez cud lub zjawisko nadprzyrodzone? No coś, co wymyka się zasadom fizyki, niekoniecznie jest aprobowane przez naukę. No jakieś właśnie zjawisko niewyjaśnione, no mówiąc o cudzie mamy na myśli zwykle jakieś właśnie zjawisko niewyjaśnione o charakterze religijnym, jakieś dziwne, niewytłumaczalne uzdrowienie, albo to, że na przykład zwłoki jakiegoś świętego zostają nietknięte, nie ulegają rozkładowi, lub na przykład ktoś doznał jakiejś wizji niesamowitej. No ale niesamowite wizje znamy też z ezoteryki, znamy z takich kręgów bardziej new age'owych, gdzie ludzie doświadczają tak zwanych channelingów, czyli przekazów od istot wyższych, zwykle kosmitów lub jakichś bytów z innych wymiarów. Możemy tutaj do cudów, myślę, zakwalifikować także przepowiednie jasnowidzów, to co robi na przykład słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski.
ale też właśnie takie rzeczy jak energetyzowanie wody, myślę, też możemy się nad tym zastanowić. Zbyszek Nowak, tak się nazywał ten nasz energetyzer. No właśnie różne moce, które rzekomo człowiek ma, takie jak moc ki. Na pewno widzieliście kiedyś filmiki, gdzie jakiś mistrz sztuk walki wykonuje cios na odległość, macha ręką, a jego uczniowie padają na ziemię, niczym rażeni jakimś hadukenem. Hadouken! No, wywoływanie duchów, wychodzenie z ciała, różne też tajemnicze technologie, które mają nie tylko dawać korzyści materialne, ale też przebywanie w ich pobliżu zwiększa naszą świadomość i podnosi nasze wibracje. No, głównie dzięki temu chyba ta świadomość wzrasta. Możemy też mówić o rytuałach różnych magicznych. Są różne szkoły magii. Są takie, które się bardziej opierają na przykład na takim założeniu, że człowiek zyskuje podczas stosunku seksualnego jakieś wyjątkowe zdolności. No to takie skojarzenie, tak? Dostajemy orgazmu i wtedy zyskujemy jakąś niewiarygodną zdolność wpływania na rzeczywistość przez chwilę. Ale też magia krwi, polegająca na składaniu jakichś tam ofiar i polegająca na takim przeświadczeniu, że krew to jest coś samo w sobie magicznego, że to jest jakaś nasza taka ludzka esencja, która ma pewną moc. I przelewanie tej krwi miałoby też umożliwiać dokonywanie różnych niesamowitych rzeczy. Można tutaj właściwie wymieniać w nieskończoność. Zastanawiam się, czy robienie cudów, wykonywanie różnych cudów, no, czytamy o tym nawet w Biblii przecież, prawda? Rozmnożenie chleba i ryb przez Jezusa, czy też wskrzeszanie przez Niego, Łazarza, czy leczenie chorób. No, wydaje mi się, że to jest jeden ze starszych zawodów chyba. Właśnie cudotwórca, no bo zależy jak na to popatrzymy. Możemy za cudotwórcę uznać równie dobrze szamana, który jest też, myślę, bardzo, bardzo starą profesją, szaman. Każda społeczność gdzieś tam potrzebowała takiego przewodnika duchownego, który właśnie umożliwia lub komuś lub sam doświadcza wędrówki poza ciałem. Właściwie coś takiego jak OBE, no to jest w wielu kulturach znane, myślę. I już w starożytnym Egipcie było coś takiego, wierzyli w coś takiego, że dusza człowieka opuszcza ciało i podróżuje. Nawet może was zdziwić, że islam zakłada coś takiego, ale wyznawcy islamu twierdzą, że jest to coś niepotrzebnego właściwie, bo oni na wszystko patrzą tak trochę od strony, czy coś jest przydatne, czy coś jest przydatne do szukania Boga, Allaha, odnajdywania go i no, kultywowania tego islamu. I oni twierdzą, że to tak, owszem, to jest możliwe, jak najbardziej, ale nie jest, to niczego nie wnosi, tak trochę sobie uważają. Chociaż pewnie są i takie odłamy, bardziej mistyczne. Tak tutaj czytam, że niektórzy wierzą, że jakaś podróż nocna proroka Mahometa to właśnie było takie wychodzenie z ciała. Najbardziej to wychodzenie z ciała związane, wydaje mi się, jest z szamanizmem właśnie, z szamanizmem lub jego współczesnymi odmianami. No bo to, co my sobie nazywamy New Age'em, to właściwie często to są bardzo różne nurty czerpiące ze starych tradycji, z przeróżnych, tak?
I niektórzy się bardziej skupiają na jakichś przekazach informacji, inni właśnie na wychodzeniu z ciała. To właściwie jest taki trochę grog z kapustą, to co my sobie nazywamy New Age'em. Ja bym to nazwał po prostu ezoteryką. No, Kościół oczywiście i chrześcijanie podchodzą jak zwykle nieufnie bardzo do wszystkiego, co nosi znamiona zjawisk nadprzyrodzonych, a co nie jest chrześcijańskie. Właściwie to sprowadza się to do nazywania wszystkiego, co jest magią, cudem, jakimś tam widzeniem pozazmysłowym, czymkolwiek, jakimkolwiek zjawiskiem nadprzyrodzonym, to wszystko to jest okultyzm dla chrześcijanina. Tak więc chrześcijanin jest mocno zamknięty w środowisku własnych takich cudotwórców i z wielką czcią traktuje wszystkich swoich świętych. No, żeby zostać świętym, trzeba mieć na koncie jakieś cuda. Przynajmniej jeden jakiś cud. Uleczenie kogoś i tak dalej. No i takie osoby się traktuje z wielkim namaszczeniem. No, ojca Pio ludzie do dzisiaj bardzo wielbią, ma całą rzeszę fanów. Nawet czytałem o tym, że Watykan tak średnio chciał go kanonizować, ale ostatecznie zadecydowali ludzie, po prostu wierni, którzy no, bardzo się tego domagali i gdyby Kościół tego nie zrobił, no to by bardzo podpadł swoim wiernym, no a Kościół musi jednak się liczyć trochę ze zdaniem wiernych, no chociażby dlatego, że dzięki temu to wszystko się kręci. Aha, no w ogóle ostatnio się nie odtworzył chyba Donate 1. Dziękuję oczywiście wszystkim tutaj sponsorom, donatorom, dobrze mówię? Donator. Sponsor, dobrodziej, o to jest dobre słowo, dobrodziej. Spróbuję więc tutaj otworzyć. Problem jest z tymi zagranicznymi właśnie donatami. One często jakoś tutaj umykają. No i proszę bardzo. Jedi jest kasa, będzie kasa. Jedwabiste czasy, 44 euro. Jedwabiste czasy. A właśnie, że czasy ostateczne, a nie jedwabiste. Ale aż 44 euro, jak dzisiaj zobaczyłem, to się aż złapałem za głowę.